Chciałem zobaczyć, jak wyglądamy ładnie na motocyklu. Yes. Bo jak ja ładnie wyglądam. Hejo! Dobra, jedź. Szkoda czas. Szkoda tłasu i atłasu. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kto? Karolinka! Karolinka! W końcu cię udało ją wyciągnąć na jazdę motocyklem, bo przecież Nikus nie chciał jeździć, bo za zimno. Nieprawda. No ta. Ruszamy dzisiaj na wycieczkę w okolice Łodzi. Mamy jakiś zamek, jakiś bunkier i coś tam jeszcze. Przekonacie się oglądając film. Więc oczywiście zapraszamy was do oglądania i... Pozdrawiamy! Tak jest! Do drogę! Ła, jeszcze mnie pije ta kobieta! Nieprawda. O, nieprawda. Ta Karolina robi zdjęcie w rzepaku. Ale ładnie. Czekaj tak jeszcze. Wybierzesz sobie. Nie, zdjęcie w rzepaku zaliczone, zarabeno. Ja też chcę zdjęcie w rzepaku. Ludzie, ona ma zdjęcie w rzepaku, a ja nie mam. Oczywiście, ale ja chcę przy tym tle motocykla. O, jakieś brudy tutaj. Wciągnę brzuch. Rób. O, tu jakieś pozy. O. Ta kobieta to chce zawsze tego, co ja. Ale ładnie. Dobra. Widzisz? Taki wypad i nawet na rzepaku sobie zdjęcie zrobił. Wyślij mi. Atrakcja turystyczna, na razie nic ciekawego. Zamek Ino Łodzi. Ino Łódź. Gdzie jesteśmy, Karolina? Ino Łodzi. Ino Łodzi. Zobaczmy, czy to w ogóle otwarte. Ty też mi wchodzisz w kadr, patrz, jesteś w kadrze cały czas. Hejo! O Jezu, schody. Ale tu
Czekamy za kasą biletową, chyba że wejdziemy za darmo. Najlepiej by było. I tak wygląda zamek. Idziemy. Bilet kupiony. Dyszka. Zobaczymy, czy za osobę. Zobaczymy, czy się opłaca. Nie, Kamilinka? Zobaczymy, co tu jest ciekawego. Aha, idziesz zwiedzać toaletę? Idę w kierunku galerii. Opa! Chyba wejścia nie ma. Kierunek zwiedzania. Też można iść w dół? Sala ślubów. Mamy tutaj bardzo zarośniętego pana. Sala obrad. No. Two thousand years later. Travista Ino Vuč. Ino Vuč. Ino Vuč. Baju. Ostatni kadr. No to jeden punkt za nami. Jedziemy na bunkier. Chyba kolejowy, jak się nie mylę, ale... Ale zobaczymy. Najpierw się poprawię na miejscu. A potem obiadek. A potem będzie Amciu, Amciu! I zrobimy zdjęcie specjalnie chłopakom, tam Piotrkowi, Jarkowi i reszcie, żeby widzieli, jakie Amciu za te, za składkowe sobie administracja kupuje. Tak, no nie? Trzeba korzystać, póki są jeszcze składkowe. Tak, póki nie zabrali. Spory ten bunkier. Co? On długi jest. Spory. Naprawdę duży. Bunkier w konewce? Konewce, tak. Konewce. Bunkier w konewce. Na,
W konewce? Jak on się tam zmieścił? Pierdolony! No widzisz. No. Cześć. Wiedźmy tu pomagały. Sam? A pani robi, proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie, proszę bardzo. Kawał bunkra. I to radio działa. Nie, tam coś się dzieje. A te cwaniaki. A, chcieli mnie nabrać. No ja to zabrać. Coś tu jeszcze się przed nami schowało. No to nasi widzowie, obeszliśmy cały teren bunkra. Tak, Karolinko, dajmy radę? Tak. Bardzo ładne miejsce i polecamy. Tak, bardzo ładne miejsce, polecamy. Tak. Teraz akurat. My. Na pewno będzie przyjemnie wejść do tego bunkra, bo tam jest tylko 5 stopni. Tak, w bunkrze jest 5 stopni, więc bardzo przyjemnie tam wejść, jak jest lato. A my idziemy do motocykla, a następnie na Amciu, tak jak mówiliśmy wcześniej. Chyba. Tak, padamy. I więc widzimy się, jak zjemy i będziemy jechać na kolejny punkt wycieczki. 2 hours later. Witamy was z powrotem po jedzonku. Niestety zdarzyła się mała przykrość podczas jedzenia, później wam pokażę dokładnie, nagram na filmie. Niestety podczas czasu, gdy jedliśmy obiadek, motocykl sobie stał, myślałem, że bezpiecznie na parkingu karczmy, no ale pani cofając nie zauważyła motocykla, który się obalił i zapewne jak teraz będziecie widzieć na filmie, takie małe uszkodzenia się zdarzyły, ale już z panią wszystko dogadane, więc temat zamknięty, a ja z czasem sobie to opanuję. Prawdopodobnie po sezonie, bo teraz szkoda czasu na zostawienie motocykla u mechanika. No, a teraz jedziemy. Gdzie my jedziemy, Karolina? Tak, Muzeum Staroci, coś tego typu. Więc zapraszam was nadal do oglądania. I jesteśmy w galerii staroci i pamiątek wyrównanych. No, I never change you. No, I could never hate you. But now you got me bleeding on my knee. And silence my emotion. Stop the love in motion. What I gotta do to make you see. I wanna show you.
taki wóz by się na działkę przydał.